najpierw bym musiał powiedzieć, o co chodzi z tym rokiem w strefie. To bym musiał zacząć o tym, że jestem w strefie, wiesz. No nie, no, ale nie w ręce, tylko ja mam to pić według niego. Zdrowie. Nazywam się Krystian Machnik i to jest mój 365 dzień w czarnobyskiej strefie zamkniętej. Moim marzeniem zawsze było przyjechać do Czarnobyla. A teraz obchodzę swój 365 dzień w strefie. Ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek będę w Czarnobylu. A tym bardziej, że będę tutaj rok. Oczywiście to, że tutaj spędziłem tyle czasu, wynika ze wszystkich trudów, które podjąłem w tym czasie. Z organizacji wypraw, z organizacji pomocy samosiołom, bo ta osoba, którą widzicie za mną, to jest babuszka w wiosce Kupowate, u której spędzamy wieczór. Sam nie dowierzam, więc jest to swego rodzaju powtórzenie marzenia, które kiedyś miałem, razy 365. Tutaj siebie spełniam całkowicie, ponieważ tu mam i historię współczesną, i radioaktywność, która mnie również interesuje, i miejską eksplorację. Mogę to wszystko spełniać za jednym razem, a jeżdżąc już tutaj, pojawiła się czwarta pasja, ludzie. Ludzie tacy jak tam, którzy siedzą, samosioły. I o tym się przekonałem dopiero w momencie, kiedy tych ludzi poznałem, tutaj w Czarnobylu. Pana była taka sytuacja, dosyć śmieszna, bo wjechaliśmy do miasta Prypeć, mówili nam o tym, a ja widziałem tylko drzewa. I mówię, jesteśmy w centrum. Wyszedłem, patrzę na dozymetr, promieniowanie takie samo jak w Polsce. I byłem przekonany, że to jest żart, że jesteśmy w jakimś losowym lesie i że zaraz wrócimy do samochodu. Natomiast faktycznie okazało się, że byliśmy w mieście. Tym słynnym radioaktywnym mieście, gdzie tak naprawdę promieniowanie jest takie jak w Polsce. Oczywiście podczas pierwszego wyjazdu niewiele zobaczyłem. Wróciłem do domu, zacząłem analizować mapy stare, zdjęcia satelitarne, artykuły, wszystko co jest na temat Czarnobyla. I kiedy przyjechałem drugi raz, widziałem już absolutnie wszystko. Wiedziałem, gdzie skręcić, gdzie pójść, co zrobić. I za piątym razem już zacząłem organizować wyjazdy. Więc po pierwszej wyprawie ta pasja we mnie weszła tak, że nie potrafiłem spać. Że nocami myślałem o Czarnobylu. Że chcę tutaj wrócić, że muszę tutaj wrócić. Miałem sny, że tutaj wracam. Miałem cały czas myśli, że muszę oszczędzać pieniądze, że muszę robić wszystko, żeby tutaj wrócić. I mi się to udało dopiero rok później. Ale przez ten rok naprawdę przez Czarnobyl nie mogłem spać. Ludzie, kiedy wchodzą w Czarnobylu, w Prypeci, w mieście opuszczonym Prypeć, do budynków, oglądają bardzo ogólnie. Ja natomiast lubię czytać dokumenty, jakie się znajdują. Dosłownie wszystko oglądać. Takich miejsc sekretnych, moich, o których wiem tylko ja, mam co najmniej kilkanaście. Jednym z nich jest miejsce w szkole numer 2, w którym ukryłem zdjęcia archiwalne ze szkoły numer 2, które zostały wykonane przed ewakuacją Prypeci i z tej szkoły. I na tych zdjęciach widzimy uczniów tej szkoły, nauczycieli i okolice, budynki opuszczone, znaczy, które były potem opuszczone. I są to zdjęcia, które nigdy nie były publikowane nigdzie.
I w momencie, kiedy je pokazałem, zaczęli się na zdjęciach rozpoznawać nauczyciele, uczniowie. Oczywiście uczniowie wtedy mieli kilkanaście lat, obecnie mają i po 40, po 50. I zaczęli tłumaczyć, że o, ten nauczyciel był głupi, ten był fajny. To zdjęcie powstało z takiej okazji i takiej. Ten już nie żyje, a z tym się nadal znam. I to było naprawdę coś wielkiego. Czemu nie zabrałem tych zdjęć? Bo szanuję to miejsce. Jeśli ja będę zabierał wszystko, będąc tutaj tak często, jak jestem, to można sobie wyobrazić, ile rzeczy bym już wywiózł. I co byłoby z tego miejsca? Moim zadaniem jest dokumentować to wszystko, a nie zabierać, nie pozbawiać charakteru tego miejsca. Ja chcę, żeby Prypeć, opuszczone miasto i cała strefa czarnobyska była taka, jakim jest. Żeby to się nie zmieniało. Udokumentowałem te fotografie i niech będą tam, gdzie były. To jest ważne pytanie, bo ludzie często o to pytają, jak z radiacją? Jeśli chodzi o promieniowanie, to oczywiście większa część czarnobyskiej strefy zamkniętej jest całkowicie czysta. Poziom promieniowania jest taki sam jak w Polsce, albo i nawet często niższy. Tam, gdzie żyją samosioły, jest poziom promieniowania niższy, naprawdę. Natomiast oczywiście są miejsca, w których poziom jest zdecydowanie wyższy, a nawet groźny. Jednym z tych miejsc jest oczywiście Czerwony Las, gdzie to jest jedyne miejsce, w którym uruchomiły się wszystkie dozymetry, jakie miałem na sobie, alarmy we wszystkich dozymetrach, w tym w dawkomierzu. Największy poziom promieniowania, jaki zmierzyłem, było w wiosce Janów, 129 milisiewertów, co już jest dawką groźną dla zdrowia. I o dawce 129 milisiewertów mówię tylko dlatego, że skala dozymetru się skończyła. Być może to było więcej, być może było mniej, bo może dozymetr oszukał. Natomiast samym faktem jest, że to było bardzo dużo. I na 100% to była dawka zagrażająca zdrowiu i to było zgłoszone służbie dozymetrycznej, żeby unieszkodliwić. Zabezpieczyć, wywieźć na przykład na składowisko radioaktywnych odpadów. Czy zostało, to już nie będę mówić. Można się domyślić, jak to potraktowano, nasze zgłoszenie. Mówię o tym, ponieważ był to poziom promieniowania, którego ja sam po kilku latach przyjeżdżania tutaj nigdy się nie spodziewałem. I kiedy mówię o tym, często nikt mi nie wierzy. Natomiast występują nadal tutaj takie miejsca. Ale lepiej by było tego nie wdychać, mimo to. Wszystkie kolory tęczy tutaj są. Zobacz to. Ale zwróć uwagę, tu są dwie warstwy jakiegoś płynu, który zupełnie się nie miesza. Jest jeden i centymetrowej grubości jest drugi płyn. Być może ten na górze to jest woda. Mam na sobie dozymetr poszukiwawczy, który wykrywa bardzo niski, minimalny wzrost poziomu promieniowania. Naprawdę bardzo niski, a on już coś wykrył. Czyli znaczy, że warto tutaj poszukać czegoś dokładniejszego dozymetrem. Tutaj na półce są siateczki z jakąś ziemią. Prawdopodobnie są to próbki ziemi, jakie zbierano po katastrofie. A tutaj znajduje się blok grafitowy z reaktora RBMK 1000. O. Niestety albo niestety, on jest całkowicie czysty. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo radiacyjne, zawsze noszę przy sobie dawkomierz, czyli urządzenie, które mierzy dawkę radiacji, którą przyjmuje moje ciało. Zrobiłem takie badania, że przez 2 lata, zawsze kiedy wjeżdżałem do strefy czarnobyskiej, włączałem dawkomierz i włączałem go, kiedy wyjeżdżałem. Chodziło o to, żeby obliczyć dni i dawkę radiacji przyjętą podczas pobytu i porównać to, jaką bym przyjął dawkę radiacji podczas pobytu w swoim domu. I wyszło, że w Czarnobylu przyjąłem o 1/3 więcej niż w swoim domu. Co jest tak naprawdę śmieszną dawką, biorąc pod uwagę, jak Czarnobyl jest postrzegany. A zaznaczę tutaj, ja zawsze wchodzę w najbardziej radioaktywne miejsca. A mimo to dawka radiacji była podwyższona wyłącznie o 1/3. Jeśli chodzi o wycieczki do Czarnobyla, oni
nie wchodzą w ogóle w radioaktywne miejsca, a nawet jeśli się pojawiają, to są niewiele radioaktywne i są tam na 3, 4, 5 minut. Ja wchodziłem naprawdę długo w miejsca, które są mocno radioaktywne. Koniec stawi. Czemu lubię radiację? To jest pytanie, na które sam nie umiem odpowiedzieć. Ale co cię w nim kręci? Jeśli chodzi o radiację, to jest... Mi się wydaje, że nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Z ludzi, którzy lubią radiację. Chodzi o pewne... Rozumiesz? Jak znajdujesz miejsce, w którym jest promieniowanie bardzo podwyższone i sam je znalazłeś, nikt o nim nie wiedział. Idziesz przez las, nagle do zmetrpika, idziesz przez pół godziny i znajdujesz ten jeden punkt, gdzie jest bardzo wysoka radiacja. Pojawia się pewna adrenalina, która się miesza z ciekawością, z pewnym podnieceniem, jakkolwiek to brzmi. I ciężko to porównać z jakimkolwiek innym uczuciem. To nawet... To jest satysfakcjonujące. To jest bardzo satysfakcjonujące. Oczywiście to jest satysfakcjonujące pod warunkiem, że wiesz, na czym polega promieniowanie. Bo wiesz, ile możesz przebywać w tym miejscu, żeby ono tobie nie szkodziło. Jeśli chodzi o pracowników strefy, to oni przechodzą badania pod względem przyjętych radionuklidów do organizmu i tak dalej. Jeśli chodzi o takich ludzi jak ja, którzy tu po prostu przyjeżdżają często, mnie zasady nie obowiązują w Czarnobylu. Badania dozmetryczne robiłem na własną rękę w Kijowie, stolicy Ukrainy. Wchodzisz do komory, cały z bloków stalowych, zamykają się wrota i leżysz 15 minut. W tym czasie urządzenia badają twoje ciało, co się w tobie znajduje. I wyszło, że w moim organizmie jest 78 bekereli, cezu 137, czyli pierwiastka pochodzenia reaktorowego, z tym, że to jest norma. To jest oczywiście norma, jeśli chodzi o Ukrainę. Jeśli chodzi o Polskę, to normą jest zero. Czyli mam w sobie część reaktora. Nie wiem, gdzie to wdechnąłem. Być może wchodząc do radioaktywnego miejsca, być może z powietrza, a może jedząc coś u samosiołów. Nikt tego nie wie. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców Kijowa, to u nich normą jest do 300. Nie, nie jest to w ogóle groźne. 78 bekereli, które u mnie zmierzono, nie mają absolutnie żadnego wpływu na mój organizm. Był ze mną kolega dozmetrysta, który pracował na składowisku radioaktywnych odpadów Wektor. U niego było bodajże, już nie pamiętam, ale kilkanaście tysięcy bekereli. Co jest... Nie chcę skłamać, ale zagraża już jego życiu. Oczywiście można się pozbyć tego, bo jeśli chodzi o CES-137, już nie pamiętam, w ile czasu on się wypukuje z organizmu, ale bodajże w 120 albo w 160 dni. Tak. Trzeba być regularnie w Czarnobylu, żeby CES był z tobą. Co ćwiczyć? A to nasi. To my się z tobą toporik przyniosły. Aha. Uważaj tam. Bo mam rozbier. No. Bo tam wysokie. Bacie te ostry. On jest bardzo ostry, żeby pan uważał ostrożnie. Dużo ostry i akuratno. Żeby nie narazizał sobie choć palce. Te polskie. Te da. Polskie, da. Koty. Na. Chcę wam, możecie zabrać. Z Polski. Podarok? Spasibo. Ale nie ma za co. Jak nie ma za co? Nie ma, prosto podarok dla was. Wiesz, to daje ten znak. Od samosiołów wszystko zaczęło się bardzo przypadkowo, ponieważ ja sam jeżdżąc tutaj już 3 lata, wiedziałem, że oni istnieją, ale nigdy ich nie spotkałem i nawet powiem szczerze, za bardzo się nimi nie interesowałem. Pierwszego samosioła spotkałem przypadkowo. Była to babuszka Olga. W opuszczonej wiosce mieszkała tam sama. Pojawiła się na horyzoncie. Okazało się, że ma udar słoneczny.
pomogliśmy jej, wezwaliśmy pogotowie. I to była pierwsza sytuacja, która dała mi do myślenia, że no, te samosioły tak ciężko mają. Druga sytuacja była pół roku później, kiedy spotkałem zupełnym przypadkiem dziadka Fiodora. Podobnie jak babuszkę Olgę w opuszczonej wiosce. Ja o tym mówię często, ale o tym mi się ciężko mówi, bo... Dziadka Fiodora spotkałem, kiedy on mieszkał sam w wiosce. Fiodor był inny, ponieważ on sobie nie radził. Co ja zrozumiałem, spotykając go pierwszy raz, wpuścił mnie do chaty i widząc jego chatę, od razu wiedziałem, że będzie mu potrzebna pomoc. Atmosfera w jego domu była taka, że od razu łzy leciały. Ale nie z powodu warunków, które były ciężkie oczywiście, ale z powodu powietrza, które tam panowało. On ogrzewał chatę taką stalową kozą, która była naprawdę nieszczelna. Tam nie szło oddychać. Tam był sam dwutlenek węgla, że od razu łzy napływały do oczu. Byłem wtedy totalnie nieprzygotowany. Zostawiłem mu to, co mogłem, ile jedzenia miałem. I obiecałem, że będę 2 tygodnie później. Kiedy byłem 2 tygodnie później, jego chaty już nie było. Ja tutaj się skupiam na urbeksie, na opuszczonych budynkach, na historii tego miejsca. Tutaj ludzie umierają. Oczywiście my go bardzo szybko, w ciągu kilku minut znaleźliśmy. Okazało się, że schował się w chacie obok, gdzie żyli jego sąsiedzi. Przeżył. Chatę go spłonęła, wszystko spłonęło. On żył tylko dlatego, że wyszedł. Nie wziął ze sobą nic. Daliśmy mu, co mieliśmy i obiecaliśmy pomoc. I od tego zaczęły się nasze akcje pomocy samosiołom. Przyjechaliśmy jakiś czas później i zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby mu pomóc. Drewno narąbaliśmy, daliśmy mu latarki, ponieważ nie miał. Radio mu daliśmy, żeby miał cokolwiek, co robić w wolnym czasie. Bo wcześniej miał pole, ono też spłonęło. Oczywiście jedzenia mnóstwo. I to był taki moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że to jest potrzebne. Wtedy pojechaliśmy do innych samosiołów, ich poznałem. Zdałem sobie sprawę, że takich ludzi jak Fiodor jest więcej. Zacząłem organizować akcje pomocy samosiołom. I z każdą akcją poznawałem coraz więcej samosiołów i coraz więcej ludzi wymagało pomocy. I każdego roku to wszystko się powiększało, coraz więcej ludzi było, aż w końcu zacząłem się zastanawiać, czy ja sam dam radę z tym wszystkim. Niestety potem zaczęli wszyscy umierać. I teraz się zastanawiam, czy będzie komu pomagać. Nie wyobrażam sobie, żebym nie przyjechał pomóc samosiołom. I boję się tego roku, w którym zostanę w domu. Ja ci powiem, teraz ciarki przeszły. Bo naprawdę boję się dnia, w którym my przyjedziemy do ostatniego samosioła. A ten dzień nadejdzie. Nie wiem, czemu się tego boję. Może dlatego, że duża część mojego życia to są właśnie samosioły. Ale wszedłem w moment, kiedy naprawdę się zastanowiłem, kiedy jedziemy do ostatniego samosioła. Wyobraź to sobie. Nie ma komu pomagać. Wiesz, wielu umarło tak szybko, że nie mieliśmy czasu ich dobrze poznać. Niestety. Jeśli chodzi o wielu samosiołów, którzy umarli, ja bardzo żałuję, że ich nie poznałem dobrze. Że nie miałem więcej lat, żeby z nimi po prostu porozmawiać, pobyć. Że nie zacząłem tego wcześniej. Ja tak żałuję. Nagrywają. Babcia powiedziała. Nie, naprawdę, ja nic. Samosiołami interesują się wszyscy obecnie, natomiast tylko kilkoma. Jeśli chodzi o samosiołów, to jest kilku takich oczywiście popularnych, do których jeżdżą wszyscy. Większość samosiołów to są ludzie, których nikt nie odwiedza, ponieważ oni nie są tacy rozmowni, nie są tacy fajni, oczywiście w cudzysłowie. Turystyczni. No to są, ja tego słowa nie lubię, ale powiedzmy, że nie są tacy turystyczni, więc do nich nie jeżdżą grupy. I co? I oni siedzą sami. Patrzą tylko, jak do sąsiadki przyjeżdżają. Udało się zorganizować nam zimą tego roku
jako pierwszym spotkanie samosiołów, babuszek w wiosce Kupowate. Co chciałem zrobić od dawna, o czym od dawna planowałem, od dawna o tym marzyłem nawet. I było to trudne dlatego, że mieliśmy wątpliwości, jak to zrobić i czy babuszki w ogóle się zgodzą. Ponieważ wiem, że inni Polacy próbowali to wiele razy wcześniej i im się nie udało, bo babuszki stwierdziły, a po co nam to? A kiedy nagle my to zaproponowaliśmy, one powiedziały, no pewnie, czemu nie? I ten moment, kiedy zobaczyliśmy babuszki wszystkie razem, z całej wioski, to naprawdę śmiech z buzi nie znikał. Mam tutaj wiele babć, które jak przyjeżdżą, to same mówią, oj, mój wnuczek przyjechał. I to jest coś, co ciężko nazwać słowami, ciężko opisać, ponieważ mieszkam przecież 1000 kilometrów stąd. Tu jest czarnobrzydka strefa zamknięta, a ludzie tak potrafią się przywiązać, tak przywitać. Jeśli do babuszek ktoś przyjedzie, to przyjedzie raz, dwa razy, trzy razy maksymalnie. Jeśli ja byłem u babuszki kilkadziesiąt razy, no to oczywiście, że się w pewnym sensie związaliśmy. I to jest bardzo smutne, bo zwiążesz się z taką babuszką, z takim samosiołem i on za chwilę odchodzi. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piętnasty. Cały czas ktoś. To jest oczywiście ciężkie. To jest coś, co człowieka przebija. No, trudno, żeby śmierć człowieka nie przybiła. Natomiast, jakkolwiek to brzmi, że mogę powiedzieć, że się już do tego przyzwyczaiłem. Tam tak samo. A on hajnaszy z nimi. Da. Możecie pomachać. A to jest babuszka Maria. Maria ma dzisiaj 79 god. Babuszka ma dzisiaj 79 urodziny, więc przyjechaliśmy do niej na urodziny oczywiście. Właśnie tam je obchodzimy. Zaraz będę tam wracał zresztą. A potem będzie przed nami długi, długi wieczór. I to mój wnuk. A jestem babuszki wnukiem. Wnuk mój. To mój wnuczek. Chaj budę i ja tam budu. Da, koniecznie. No. Każdy ma swój. No właśnie. A wy? Ja jełam, do mnie baba Hania przychodziła. A. Ale nas wszystkich musisz objąć. A z babuszką jeszcze. No wstać. To ja sobie da bliżej sam. O. O, Jan, jak sam chytry. Uzał to ręku na te, baczysz? 145 metrów. O, bo to tam... A to selo. A to selo. Ale pani nie widzi niżej. Na... Droga. Gdzie jest? Aha, odasz widno. Baczy. O, chaty. O, zostaw. Kładbyszcze. O, zde z chaty. Zapytaj, Marek. Póki nie ma Krystiana, zapytaj babuszkę szybko, póki go nie ma, co myśli o Krystianie. A co wy думаєте про Krystiana, tak від себе, від серця можете сказати? Я їм усім благодарю, здоров'я желаю і спасибо, що вони їздять до бабі. А Крістіан що для вас зробив? А Крістіан для мене, це мій внук, він для мене все зробив. Усе він, що я задумаю, він усе моє сповняє. Спасибо йому. Але він маніяк, так? Да? Палкою його треба. Я тобі дам палку.